Plany na Tomaszu Golobie jest olbrzymie. Jest jednym z najlepiej znanych sportowców w swojej Polsce i wielką nadzieją i na swoich barkach musi nosić tę nadzieję. Koniec cytatu. Bardzo ładnie to, Andrzej, wszystko przetłumaczyłeś. My w tym czasie cały czas oglądaliśmy przebitki tego tunelu, w którym Tomasz Golob cieszy się. Do tej pory Tomasz Golob, może jeszcze zajrzyjmy do jego budżetu. Przez 6 lat zarobił 176 750 dolarów. Dzisiaj kolejne ponad za pierwsze miejsce 10 250, jeśli dobrze pamiętam. Tomasz Golob, ale jeżeli już powiedziałeś o tych pieniądzach, to w tej statystyce nie ma jego wydatków, które poniósł na te sukcesy, bo przecież nic nie jest za darmo. Tomasz Golob, wspaniałe, potężne motocykle, super to wszystko wygląda. Ta pani, która prowadzi motocykl, zwycięzcy Grand Prix Niemiec, jest no, chyba też bardzo zaszczycona. A trybuny są pełne, bo na tych trybunach są polscy kibice i oni długo tu jeszcze będą fetować ten sukces. Tomasz Golob, na pewno olbrzymi ciężar spadł w tej chwili właśnie z tych barków, o których mówili organizatorzy, o których napisali w programie. Tomasz Golob, po wspaniałej walce znowu wielki Tomasz Golob i trzymajmy teraz kciuki za następne Grand Prix na torze w Cardiff, na torze, który będzie również sztucznie ułożony tuż po meczu piłkarskim Walia Polska. Ekipa Ole Olsena przystąpi do układania tego toru. Tym razem będą mieli tylko 5 dni na to, żeby ten tor ułożyć. Będzie krótszy, 274 bodaj metry czy 5. I to będzie inna jazda. To będzie zupełnie inna jazda. Bez tak długich prostych, z nieco łagodniejszymi łukami. No ale Tomasz Golob jeździł 3 lata na Wyspach Brytyjskich w tamtejszej lidze i na pewno znakomicie poradzi sobie ze specyfiką tego krótkiego obiektu, który będziemy mieli za miesiąc na Millennium Stadium w Cardiff. Ale popatrzcie Państwo, przed chwilą tam dojechał Henka Gustafsson i jakżeż także uśmiechnięty. No Ole Olsen, gratuluję Tomkowi. Olsen no, liczy na to, że być może teraz po tym sukcesie i do Cardiff wybierze się jeszcze większa grupa polskich kibiców. Nicky Pedersen zawiedziony, to widać po tej minie. On się powinien cieszyć, a on chce być pierwszy i chciał być pierwszy i miał duże szanse być pierwszy. Ale czy nie chce tego wszystkiego za prędko? A właśnie. I czy nie chce za dużo? Bo przypomnijmy, jest stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix dopiero od tego roku, a więc Niki spokojnie przyjdzie jeszcze czas na sukcesy. 100 lat na stadionie. Mówiliśmy tutaj o tym ciężarze narodowych nadziei na barkach Tomasza Goloba, który jakby, no, dopóki Piotr Protasiewicz nie zrobi swoich 110% normy, to on jest tym jedynym od lat, na którym ciążą te nadzieje, ale przecież Pedersen ma także na tych swoich młodych barkach nadzieję duńskiego speedwaya, bo przecież o tym słyszeliśmy tu w Berlinie parokrotnie. Niki, proszę popatrzeć. Z niedowierzaniem mówi, jak ja straciłem tę szansę, mówi Ole. Przecież te tytuły też powinny przyjść do mnie. Teraz już jest uśmiech, bo to reporterzy czekają i należy im pokazywać miny, ale ten gest powiedział wszystko, co mogłem zrobić. Jechałem pierwszy, a Tony Rickardson. Czy dobrze pomyślałem wtedy, co mu mówił młody Niki? Ukradłeś mi zwycięstwo. No taka jest niestety prawda, z pewnością nie będą największymi przyjaciółmi w klasie Grand Prix Rickardson i Pedersen. Ale myślę, że kiedy Pedersen obejrzy w telewizji, znaczy obejrzy na magnetowidzie to, co się stało, to chyba trochę wybaczy Rickardsonowi. Henka, proszę popatrzeć, jakiż on jest ubłocony, jak motokrosowiec. Ale heroiczną walkę stoczył, bo przypomnijmy, że w tym wielkim finale wyprzedził Nickiego Pedersena. Znakomita postawa. Ambitna jazda do samego końca i jest już Henka Gustafsson, a teraz na najwyższy stopień podium staje Tomasz Golob. No i to jest taka trochę radość, która przypomina mi to Grand Prix we Wrocławiu. To pierwsze Grand Prix w historii żużla światowego, kiedy Tomasz Golob także stał na najwyższym stopniu. Tak się cieszył, nie, wtedy się cieszył bardziej, a teraz hymn, proszę Państwa. Thank you.
No to nie jest nic nowego przecież.